Pani Agnieszka Wojda, wójt gminy Kocierzew Południowy, i pani Renata Piórkowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowej, są dzisiaj moimi i państwa gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które odbędzie się już niebawem, bo 2 czerwca na terenie wsi Boczki Chełmońskie. To wydarzenie dotyczy rocznicy, 50. rocznicy założenia zespołu pieśni i tańca Boczki Chełmońskie, do którego gmina przygotowuje się już niebagatela rok czasu. I myślę, że może zaczniemy od tego, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, jak wyglądały te przygotowania w przeciągu tego roku. Myślę, że może dłużej niż rok, ale to w związku z tym, że członkowie zespołu przygotowywali się naprawdę dużo wcześniej i wiedzieli, że chcemy zorganizować to 50-lecie i jest to dla nich bardzo ważne. Wielu się o to pytało, wielu o tym rozmawiało, no ale najbardziej intensywne są oczywiście ostatnie miesiące, kiedy trwają próby. Wielu członków zespołu, byłych członków zespołu w tym uczestniczy, kierownik i muzyczny, i kierownik zespołu, instruktor tańca przygotowują wszystko, żeby tego 2 czerwca mogło na scenie wystąpić ponad 100 osób. Które chcą w tym koncercie jubileuszowym uczestniczyć. Bo to wydarzenie jest tutaj pod względem organizacyjnym naprawdę bardzo bogate, bo na scenie zobaczyć będziemy mogli członków zespołu, którzy należeli do niego w przeciągu faktycznie tych 50 lat. 50 lat to szmat czasu i właśnie wiele pokoleń już się zmieniało w tym zespole, począwszy od tego, że zaczynał tam tańczyć dziadek, a teraz już tańczą jego wnuczki. Więc to rzeczywiście już jest kilka pokoleń i na scenie w najbliższą niedzielę, tak jak wspomniała pani wójt, zobaczymy ponad 100 osób, które wezmą udział w koncercie. Koncert troszeczkę zdradzę tajemnicę. Zaplanowaliśmy w takich 6 odsłonach. Na scenie wejdzie 6 grup, aby się wszyscy mogli zmieścić, bo to jest technicznie niemożliwe, aby wszyscy naraz się tam pojawili. Tak, scena musiała być olbrzymia. Tak, dokładnie. Więc w tych 6 wejściach koncert będzie trwał około 2 godzin, więc mam nadzieję, że wszyscy się zaprezentują na pewno pięknie. Bo program w zasadzie już znamy. Będzie prezentowane wesele, o ile się nie mylę. Może nie całe wesele. W kontekście wesela rozpoczynamy cały jubileusz, czyli tutaj od mszy świętej się zaczyna i korowodem para młoda z wszystkimi, z całym zespołem i z wszystkimi gośćmi przejdzie na teren tam, gdzie, no, na teren tam, gdzie odbywał się będzie koncert. Więc on tak rozpocznie się weselem, rozpocznie się przy stole i troszeczkę w tym kontekście będzie jest zaplanowany, ale później będą też różne piosenki z różnych innych obrzędów. Będą troszkę połączone. Oczywiście będą też w międzyczasie troszkę opowiadana historia będzie zespołu. No myślę, że będzie to ciekawy koncert, troszkę oddzielnie będzie grała kapela. To mam nadzieję, że to będzie taki szerokie spektrum, pokazane. Tak, różnego rodzaju, ale w kontekście wesela całość. Bo obrzęd samo wesele łowickie jest troszeczkę zupełnie inny. Tutaj zdradzę tajemnicę troszeczkę pana kierownika, który chciałby, aby ten koncert kiedyś w innym miejscu, w innym czasie może, ale właśnie sam obrzęd wesela łowickiego, żeby faktycznie je w całości przedstawić. Może się uda. Wiemy też, że na przykład w zeszłym roku można było zobaczyć występ zespołu Boczki Chełmońskiej podczas żniw w Skansenie. I można było zobaczyć, jak wygląda ten obrzęd. Tak, to był obrzęd żniwny. A jeszcze dodam może, że ten rozpoczęcie tym weselem to trochę też nawiązanie do pierwszego koncertu, z którym zespół wystąpił te 50 lat temu, no bo właśnie wszystko się zaczęło od wystawienia wesela łowickiego przez zespół. Dlatego może też tu nawiązanie, że po tych 50 latach też rozpoczynamy tym obrzędem wesela. Taka klamra. I myślę, że też, bo zespół to nie tylko taniec, ale również śpiew. Mamy w zespole znanych w regionie śpiewaków, tak jak tutaj pan Madanowski, ale również kapela. Muzycy, którzy wykonują oczywiście na żywo muzykę do tańca i do śpiewu. Tak, będzie występował pan Madanowski, ale tutaj nic nie zdradzamy.
ale jest członkiem naszego zespołu i bardzo się cieszymy, że... Rozmawialiśmy członkiem od 50 tak, lat. Był inicjatorem powstania tego zespołu, więc zawsze uczestniczył też wtedy na początku dużo więcej, później troszeczkę mniej, ale zawsze okazjonalnie i teraz też cały czas jest. Zawsze jest bardzo emocjonalnie i osobiście związany tutaj i cała, i też jego rodzina w części, ale on będzie występował. A co do muzyków, też będą ci, co w tym momencie grają w kapeli, ale też tacy, którzy grali troszkę wcześniej. Także myślę, że będzie to fajny koncert. Poza przygotowaniem, które trwało już od dłuższego czasu, jednocześnie prowadzony był projekt fotograficzny, który zakończy się publikacją. Przybliżmy to naszym słuchaczom. Zakładaliśmy w projekcie, który, na który dostaliśmy dofinansowanie, zakładaliśmy, że zrobimy taki album i zaprosimy członków, byłych członków zespołu do, no do właśnie takiego pamiątkowego zdjęcia w stroju ludowym. Wtedy zakładaliśmy, że będzie to około 50 rodzin. Jak zaczęliśmy pytać. Zgłosiło się kilkanaście i tak trochę się obawialiśmy, czy na pewno tyle się zgłosi. No i tutaj przeszło nasze oczekiwania, rezultaty, bo no ponad 80 rodzin się zapisało. Bardzo dużo zdjęć zostało wykonanych. Niestety, no nie mogliśmy wszystkich umieścić w albumie. W albumie są po kilka jest zdjęć, tak żeby każdy uczestnik miał swoje zdjęcie i swoje rodziny, ale inne zdjęcia będzie mógł otrzymać troszkę większą ilość. Te zdjęcia będą mogli wszyscy otrzymać właśnie w dniu tego koncertu. No jeśli by kogoś nie było, bo to nie są tylko ci, co tańczą na scenie, ale też tacy, którzy, mam nadzieję, że wszyscy będą, ale gdyby kogoś nie było, będzie mógł później sobie je odebrać, bo będą przygotowane dla wszystkich i tam wtedy jest kilka różnych puz. Wiem, że par osoby robiły sobie bardzo dużo tych zdjęć, bardzo dużo rodzajów. No myślę, że to jest też fajna taka pamiątka. Myślę, że lat. Trzeba jeszcze zaznaczyć jedną rzecz. To są zdjęcia w strojach ludowych. Tak, w strojach ludowych. Całe rodziny w strojach ludowych. I wszystkie są na jednakowym, ciemnym tle. Są takie charakterystyczne. No, chcieliśmy, żeby były takie wyjątkowe, żeby ten strój regionalny był takim... Na pierwszy plan, tak, żeby wyszedł ten pierwszy plan. Więc to były przygotowania, a teraz już opowiedzmy, jak będzie wyglądała najbliższa niedziela. Wiemy, jak wygląda, co zostało mniej więcej przygotowane. Oczywiście nie uchylamy tutaj całkowicie tej naszej tajemnicy, bo to ma być niespodzianka, ale co jest w programie tego dnia? W programie, troszkę tak jak wspomnieliśmy, jest, wiadomo, że zaczyna się od mszy świętej. Bardzo się cieszymy, że będzie w tej mszy uczestniczył ksiądz biskup Wojciech Osial i księża z parafii naszych też będą z parafii trzech, które mamy na terenie gminy, zostali zaproszeni. I mam nadzieję, że będzie bardzo dużo ludzi, którzy przyjdą właśnie, żeby w tej mszy uczestniczyć, a później w tym koncercie. Koncert, tak jak wspomnieliśmy, on będzie trwał około 2 godzin. Po koncercie wspólne spotkania, rozmowy, poczęstunek dla wszystkich uczestników i wspólna potańcówka przy muzyce na żywo, więc chcemy, żeby potem też można było się pobawić troszeczkę, potańczyć przy dobrej muzyce i się poczęstować. Myślę, że to jest czas wspomnień, czas rozmów, czas takiego bycia razem członków zespołu, ale też mieszkańców, którzy przyjdą wspólnie ten czas z nami spędzić. W którym miejscu będzie odbywało się to wydarzenie? Ono będzie się obok parafii w Boczkach, czyli niedaleko, w parku, który się znajduje obok kościoła w Boczkach. Więc każdy trafi po to centralny punkt akurat tak, wsi Boczki Homońskie. Tak. Ale jeszcze... Tak, może jeszcze dodamy, że... Co do przygotowań właśnie, że na okoliczność jakby tego 50-lecia została też wydana publikacja poświęcona zespołowi i są tam umieszczone wspomnienia członków zespołu, którzy chcieli się podzielić swoimi przeżyciami, wspomnieniami z tych pobytów w zespole. Są również opatrzone zdjęciami, tymi wcześniejszymi zdjęciami, aktualnymi. Cóż tam jest jeszcze? I to jest najważniejsze. To są wspomnienia członków zespołu. Nazywa się ta publikacja Historia wspomnieniami pisana.
Nie są to wszystkich członków zespołu wspomnienia, ale no tak. tych, którzy chcieli się podzielić, tak jak tutaj pani dyrektor wspomniała. Ta publikacja została napisana i te wywiady z członkami zespołu przeprowadziła Katarzyna Skierska-Pięta. Taką publikację chcieliśmy wydać właśnie na tą okazję, czyli takie wspomnienie. To nie jest jakaś książka o zespole, ale jest to pokazanie, że ten czas bycia w zespole przez te 50 lat, bo są tacy, którzy są naprawdę od początku i są tacy, którzy niedawno są w zespole tam opisani. Jest to czas zabawy, radości, takich wspomnień młodzieńczych, ale też zwiedzania, wyjazdów. To są krótkie właśnie fragmenty życia tych ludzi. Także myślę, że bardzo, bardzo ciekawa publikacja. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, a propos tego wydarzenia i a propos przygotowań, bo też przygotowaliśmy na ten dzień, śpiewnik. W tym śpiewniku, oprócz tego, że jest opisany koncert, program koncertu dla każdego, kto przyjdzie na ten koncert, jest opisany program, ale też właśnie jest ileś tekstów piosenek, które będą śpiewane w trakcie tego koncertu. No i troszeczkę o zespole, czyli jakie jeszcze obrzędy zespół prezentuje. Taka, żeby to była taka krótka informacja, którą każdy może ze sobą zabrać do domu. A jednocześnie, jeżeli już dostanie ten śpiewnik na początku uroczystości, będzie mógł się włączyć we wspólny śpiew, bo tekst będzie już miał przed sobą. Tak? No tak, zwłaszcza, że pieśni są też wykonywane gwarą, więc tak. Dla wszystkich, którzy tej gwary nie znają, będą mogli się posiłkować, mając tekst w ręku. Tak. Tak. Właśnie. Zatem zapraszamy o której godzinie? O godzinie 14 jest msza święta w Boczkach. Parafii Świętego Rocha. No i po mszy świętej, czyli około 15, myślę, że rozpoczynamy. Bardzo dziękuję zatem za dzisiejszą rozmowę. Przy mikrofonie Radia Wiktoria gościliśmy panią Agnieszkę Wojdę, wójta gminy Kociorzew Południowy i panią Renatę Piórkowską, dyrektor gminnej Biblioteki Publicznej w Kociorzewie Południowym.